Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Mam okazję dzisiaj rozpocząć pierwszą debatę online naszego ośrodka. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi jest prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich, a dzisiejsza debata to debata tiry na tory, kolej, towary na tiry, kolej, zakręciłem się. Dobry wstęp, jak... Tiry na tory, towary na kolej. Tiry na tory, towary na kolej. Witamy na pierwszej naszej debacie. To już pierwsze koty zawody, czyli już nic się nie wydarzy, techniczne problemy już za nami. Z takich elementów technicznych tutaj dla nas. Spotkanie odbywa się z Zoom wersji webinarium. Różni się między innymi tym, że uczestnicy mają mniej opcji, nie mogą włączyć kamery i mikrofonów. Natomiast komunikacja, zachęcamy, odbywa się na czacie. Jeśli mają Państwo do nas jakieś pytania w trakcie debaty, ten czas w trakcie debaty będzie w drugiej części. Zachęcamy do zadawania pytań za pomocą Q&A, czyli question and answer, pytania i odpowiedzi. W drugiej części naszej debaty będzie okazja na te pytania odpowiedzieć. Nie używamy opcji raise hand, więc tutaj jeśli mają jakieś ewentualnie Państwo pytania i wątpliwości, to na czacie. Przechodzimy już do debaty, oddaję prowadzenie Rafałowi Górskiemu, prezesowi Instytutu Spraw Obywatelskich. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj Państwa i moim gościem będą dr Michał Bejm, osoba, która myślę, że w kręgach związanych z transportem w Polsce, z polityką transportową znana w latach 2016-2017, członek zarządu PKP SA i ten punkt będę wykorzystywał w dzisiejszej debacie w sposób szczególny. Oprócz tego ekspert z Instytutu Sobieskiego i adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Drugim gościem dzisiejszym Państwa będzie Michał Litwin. Tutaj z kolei duże doświadczenie, jeśli chodzi o kwestie biznesu i patrzenia na politykę transportową od strony biznesu, dyrektor do spraw strategii Hyper Poland oraz dyrektor generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Trzeci gość, dr Jakub Majewski, Fundacja ProKolej, analityk i specjalista w zakresie logistyki. Zaczynał, no, 2000 rok, to już 20 lat temu, jako swoją działalność na rzecz kolei, jako Instytut Rozwoju i Promocji Kolei. Dzisiaj zabiera głos w debacie publicznej związanej z koleją dość często, jak na polskie standardy. I to nasi trzej paneliści. Układ debaty jest taki, że do około 17:50 będziemy rozmawiać. Ja będę zadawał pytania, natomiast Państwo, bardzo proszę Państwa o to, żebyście sobie zanotowywali swoje pytania. Później będzie czas na to, żeby je zadawać w formie na czacie, tak? Na czacie. No i zaczynamy. Pierwsze pytanie jest takie, zacznę może od takiej, prosiłbym Jakuba Majewskiego z takiej perspektywy, ponieważ no, jesteśmy Instytutem Spraw Obywatelskich, więc chciałbym zacząć od takiej perspektywy obywatelskiej. Pytanie jest takie, Polska leży na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych, tak nam się przynajmniej wydaje, że jesteśmy w centrum Europy tutaj, jeśli chodzi o transport wschód-zachód, północ-południe. I jakbyś mógł, Michale, powiedzieć o jednym zagrożeniu i jednej szansie wynikającej z tego położenia dla obywateli, z punktu widzenia społeczeństwa, zwykłego obywatela. Rozumiem, że do mnie pytanie. Tak, czy do... przepraszam, do Jakuba, tak, Jakub, do ciebie. Ja tutaj nie ukrywam, że znam się ze wszystkimi panelistami, więc nie będę sztucznie mówił do was, pan. Dobrze, Jakubie, więc... jak to wygląda z punktu widzenia? Jakie szanse, jaka szansa najważniejsza, jakie zagrożenie z położenia geograficznego Polski? To wydaje się, że jeśli chodzi o transport, to oczywiście jest tak, że Polska ma
swoje zalety wynikające z tego, że leżymy na przecięciu tych wszystkich szlaków transportowych, chociaż też nie przeceniałbym tego, bo jak popatrzymy sobie starannie na mapę Europy, to jest wiele krajów, które leżą na przecięciu szlaków transportowych i nie jesteśmy pod tym względem jakimś takim wybitnie wyjątkowym krajem, że to właśnie zawsze jadąc dokąd trzeba przez Polskę przejechać. Wydaje mi się, że troszkę ważniejsze jest to, że leżymy również na wschodniej flance Unii Europejskiej, mamy wschodnią granicę Unii Europejskiej u siebie i to implikuje kilka istotnych rzeczy. Mianowicie teraz, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy gospodarka chińska i w ogóle Chiny jako rosnący potężny w skali światowej producent czy konsument różnych dóbr, chce i intensywnie współpracuje z Europą, to stajemy się krajem, w którym do tej Europy po raz pierwszy te chińskie towary docierają. Co na przykład może mieć niebagatelne znaczenie dla naszego budżetu, dlatego że towar, który wjeżdża w obszar celny Unii Europejskiej, w tym kraju, do którego w którym pierwszy raz się pojawił, zostawia część cła i część VAT-u. To są bardzo poważne pieniądze, które moglibyśmy w imieniu Unii Europejskiej zbierać, a następnie część zostawiać na potrzeby Polski. Podobnie zresztą jest z polskimi portami. Jeżeli statki gdzieś spoza wspólnoty trafiają do naszego portu, to te porty poza tym, że zyskują na przeładunku, na operacjach jakichś transportowych, logistycznych itd., to zyskują również na tym, że są tym odbiorcą w imieniu całej Unii Europejskiej masy pieniędzy, które z wprowadzeniem takiego towaru do obrotu się wiążą. I to jest, myślę, ta szansa i to jest to, o czym ostatnio dość intensywnie słyszymy przy okazji nowego jedwabnego szlaku. To nie jest tak, że nie da się Polski objechać, ale jesteśmy dużym krajem, który jakoś może być atrakcyjny dla inwestorów i na tym łańcuchu logistycznym można coś budować. Ważne, żebyśmy nie byli tylko krajem tranzytowym, bo jeżeli te towary przejadą w zamkniętych, zaplombowanych wagonach przez Polskę, to tego VAT-u i tego cła nie obejrzymy. I to wydaje mi się dużą szansą. Natomiast przewrotnie powiem, że podobna rzecz, tylko w przypadku transportu drogowego, jest naszą pewną bolączką, bo budujemy z dużym wysiłkiem drogi po to, żeby ten tranzyt przez Polskę jeździł. Natomiast ja długo nad tym myślałem od takiej strony stricte ekonomicznej. Cóż my mamy jako kraj z tego, że te ciężarówki przejadą przez Polskę przez półtorej doby. No, rozumiem, że być może zatankują, chociaż kierowcy ze wschodu mają skłonność do tego, żeby tankować paliwo po swojej stronie, bo tam jest taniej. To co, zjedzą hot doga czy kiełbasę w barze przydrożnym i na tym będziemy budować naszą gospodarkę? Bo drogi udostępniamy im za pół darmo, no nie powiem, że dużą część po prostu za darmo. Mamy po swojej stronie kongestię, mamy po swojej stronie koszty zewnętrzne, mamy po swojej stronie problem bezpieczeństwa ruchu, a co mamy z tych ciężarówek? Bo ja, mówiąc szczerze, nie bardzo wiem, co mamy. I nie wiem, czy to tak dobrze jest być krajem tranzytowym, bo na koniec okazuje się, że to jest kraj rozjeżdżany przez ciężarówki. To może lepiej być krajem na uboczu i niech te ciężarówki jadą którędyś indziej. Dziękuję. To teraz z perspektywy biznesu firm prosiłbym o odpowiedź Michała Litwina. Dzięki za to pytanie. Wydaje mi się, że również Jakub Majewski, udzielając odpowiedzi, to była dosyć mocno biznesowa odpowiedź w dużej mierze, gdyż jakby to jest fundamentalny problem, czy coś się tutaj logistycznie będzie działo, czy będą się tutaj działy przeładunki, rozładunki, parcelacja, czy tutaj coś biznes będzie miał szansę w tym wszystkim wziąć udział. Wiele tutaj tak naprawdę do dodania nie ma, oprócz tego może jeszcze, że patrząc z punktu widzenia wolumenów i roli potencjalnie transportu kolejowego, takiej strategicznej roli w przyszłych dekadach, to po prostu fundamentalną sprawą jest, żeby o te masy ładunków zawalczyć, bo to, co jest podstawą kolei, czy to, co było podstawą kolei przez dekady, systematycznie wysycha. Oczywiście przez jakiś czas się jeszcze infrastrukturę będzie budowało, ale z tych 220 czy tam 240 milionów ton towarów rocznie, które w Polsce koleją jeżdżą, w zależności tam od roku, czy jest górka w koniunkturze, czy dołek w koniunkturze,
to około 90 milionów z tego to jest węgiel, od którego podobno odchodzimy z pewnymi tam oporami, no ale jednak wydaje się, że dzisiaj ta polityka jest tak ustawiona, że to jest pytanie tylko moment i odsunięcie w czasie niektórych rzeczy, ale nie ma za bardzo tutaj chyba tematu zawracania tego trendu. Więc jeśli kolej zechce pozostać istotnym graczem, jeśli zechce budować wartość na niesamowicie bogatej infrastrukturze, bo te ciągi komunikacyjne, które są wybudowane, jakkolwiek niektóre z nich jeszcze były budowane przez zaborców w XIX wieku, no to jest fundamentalna wartość, tylko no, taka obserwacja pewnie w większości z Państwa, jak sobie jedziemy gdzieś przez Polskę na przykład samochodem i mamy skrzyżowanie kolejowo-drogowe, to zazwyczaj co widzimy? No widzimy Krzyż Świętego Andrzeja, rogatkę i nie widzimy tam pociągu, tylko pusty tor, tak? Tam akurat jest sobie piękny tor, po którym nic nie jedzie. Trzeba mieć duże szczęście, żeby trafić na pociąg i się przed nim zatrzymać i zobaczyć, co tam sobie nim jedzie. Ja pamiętam jeszcze jako dzieciak zawsze właśnie bardzo się tym pasjonowałem, jak szlaban się opuści i będę mógł sobie ten pociąg zobaczyć. Wydaje mi się, że to jest niewykorzystane i należy zawalczyć o, no powiedziałbym, o sens biznesowy kolei na kolejne dekady. Tak? No bez przejmowania tych ładunków, utrzymywanie de facto dwóch równoległych sieci kolejowej i coraz lepszej drogowej będzie być może nawet kontrowersyjne, no bo to są podobne w gruncie rzeczy funkcje. Jaka miałaby, po co ta kolej miałaby istnieć, jeśli ona nie będzie miała czego wozić? Tak? No musimy mieć tutaj fundament istotnie większe masy, żeby po pierwsze uzasadnić przetrwanie i uzasadnić rozwój też technologii kolejowych. Tak? No to jest sprzężenie zwrotne. No, kolej jest w kondycji takiej, jakiej jest, ze względu na pewne niedoinwestowanie. Jest niedoinwestowana ze względu na niezbyt dobre operacje przez lata. Przez te niezbyt dobre operacje niezbyt wiele ładunków na to trafiało, co uzasadniało brak inwestycji. No to błędne koło trzeba odwrócić i pochylenie się nad wolumenami towarów w transporcie międzykontynentalnym nawet. Oczywiście mowa tu o Chinach przede wszystkim, ale pamiętajmy, że też są prognozy, które mówią, że już w ciągu kilku dekad, dwóch czy trzech, to Indie będą najludniejszym krajem na świecie, że prześcigną Chiny i tam też na pewno ten rozwój gospodarczy będzie postępował. Bez sięgnięcia po towary z Azji, bez ogarnięcia tego ruchu przez kolej, no przyszłość będzie słaba biznesowa, zarówno z punktu widzenia zarządcy infrastruktury czy rządów, które planują politykę transportową, jak i przewoźników, którzy no, muszą zarabiać na tym, że coś się wozi, tak? Dziękuję bardzo. Michale, tutaj zwracam się do Michała Bejma. Z punktu widzenia polskiej racji stanu, z punktu widzenia państwa, jakie są twoim zdaniem szanse, jakie zagrożenia wynikają z tego naszego położenia? Szansą zasadniczą jest fakt taki, że ten tranzyt, nawet jeśli on by był tylko po części rozparcelowywany, mówiąc już kolokwialnie, to on daje pewien wsad, jeśli chodzi o cały biznes intermodalny taki, że dzięki temu ten biznes, który działa dzisiaj na dość niskich marżach, może mieć dodatkowe źródło przychodu, ale równocześnie łatwiej będzie formować pociągi w wielu różnych kierunkach. Nie wiem, jeśli część towarów, która by przyjechała, załóżmy, pod Łódź i wówczas można łatwiej formować pociągi intermodalne, kierując pociągi intermodalne. Przepraszam, ale córka akurat dobija się, kiedy to mówić. Tak się zabrać łatwiej pociągi intermodalne formować, kiedy na przykład dajmy na to w stronę północno-zachodniej Polski, południowo-zachodniej Polski do Czech czy na Słowację, bo łatwiej zebrać wolumen towaru. Częściej te pociągi mogą być uruchamiane, czy też pociągi mogą być w tym momencie bardziej efektywne. To jest jakby pierwsza korzyść. Ja to oczywiście w pełni podzielam zdanie moich przedmówców, którzy mówili też o kwestiach formalno-celnych, czy też o kwestiach wynikających z jakby przeniesienia tych ładunków na tory.
Natomiast zagrożenia. Zagrożenia są takie, że my nie możemy jakby całej debaty publicznej sfokusować tylko i wyłącznie na kwestii wynikającej z interesów globalnych. Nie? To znaczy transport intermodalny musi się rozwijać również w perspektywie obsługi kraju. To znaczy ten transport ma potencjał, nie wiem, żeby przewieźć załóżmy z okolic Suwałk towar pod Wrocław, z okolic Szczecina do Rzeszowa czy do Krakowa. To są dystanse, gdzie ten transport intermodalny może funkcjonować, bo to ten dystans 300-400 kilometrów jest w pełni przekroczony. Więc w tym momencie dyskusja, że my będziemy czekali na rolę Polski w jedwabnym szlaku, ona może oddalić realne rozwiązywanie bieżących problemów. Dziękuję za tą serię pierwszych odpowiedzi. Drugie pytanie jest związane z tym, jakie są Waszym zdaniem największe bariery związane z rozwojem transportu intermodalnego. Co tak naprawdę powinno się odblokować w polityce transportowej naszego państwa, żeby ta polityka działała, żeby ona po prostu była prowadzona z korzyścią dla państwa i dla obywateli. Jakub? No moim zdaniem tak naprawdę trzeba by było ten sens intermodalności, czyli tego połączenia różnych łańcuchów transportowych, zresztą nie tylko w przewozach towarowych, w pasażerskich jest dość podobnie, do maksimum wykorzystać. To znaczy, jeżeli mamy infrastrukturę kolejową, mamy cały system kolejowy, który jest drogi w utrzymaniu, ale jak już pracuje, to wtedy rzeczywiście jest efektywniejsze niż wożenie wszystkiego ciężarówką, musi być bardzo powszechnie dostępny. Ja to bym tak obrazowo spuentował mniej więcej tym, że w każdym mieście powiatowym jest terminal intermodalny. Wtedy rzeczywiście, jeżeli przedsiębiorca czy ktoś, kto ma jakąś partię ładunku do przewiezienia, by wiedział, że wystarczy tam dostarczyć swoją partię ładunku i stamtąd ona może pojechać w dowolne miejsce na świecie, to byłoby może trochę tak jak z paczkomatem, tak? Jeżeli postawimy w centrum wsi jeden paczkomat, to każdy już się do niego dostanie. Jeden piechotą, drugi rowerem, trzeci samochodem, ale dostarczenie do paczkomatu oznacza, że dotarło praktycznie do wszystkich odbiorców w okolicy. I posługując się tym przykładem, można by było sobie dokładnie tak samo wyobrazić obsługę logistyczną Polski. Mamy sieć terminali, które są pewne, które są dobrze skomunikowane, z których, nie wiem, raz dziennie, raz na dwa dni, może dwa razy na tydzień odjeżdża pociąg, zabierając te wszystkie zebrane ładunki, wtedy zaczyna to mieć charakter usługi powszechnej. Bo dzisiaj mamy oczywiście w Polsce kilkanaście, może trochę więcej, dużych terminali, ale są obszary kraju, które są tego typu infrastruktury zupełnie pozbawione. I później jak wymagać od przedsiębiorcy z Białegostoku, żeby woził też pociągiem, skoro najbliższy terminal intermodalny ma chyba w Małaszewiczach, a kolejny w Gdańsku, a być może on do tego Gdańska chce wysłać towar i w ogóle nie ma szans skorzystać z kolei. W związku z czym ta powszechność tej usługi i taka przewidywalność, myślę, że jest czymś, co kolej bardzo, bardzo straciła od lat 90., kiedy miała tą sieć ogólnodostępnych ładowni, stacji i można było ładunek odebrać czy nadać stosunkowo blisko od miejsca zapotrzebowania, a wręcz zamówić na własną bocznicę. Dzisiaj te terminale mogłyby to zastąpić, ale musi być ich dużo i być może część z nich nie będzie rentowna. Być może to powinno być coś, co jest usługą publiczną i częściowo dofinansowywaną po to, żeby każdy mieszkaniec czy każdy przedsiębiorca w tym przypadku mógł z tego typu systemu logistycznego skorzystać. A dzisiaj on nie ma takiej możliwości, więc ładuje to na ciężarówkę, która jest też relatywnie tania, bo nie płaci za drogę, bo łamie przepisy, bo jest przeładowana. Pamiętajmy, że kolej konkuruje z nieuczciwym środkiem transportu, który oszczędza na przykład na bezpieczeństwie ruchu, tak? Nie przestrzega przepisów, przeładowuje tonaż, wjeżdża na drogi, na które wjeżdżać nie można. No w ten sposób to tak nigdy nie wygramy. Jeżeli nasz przeciwnik jest szulerem, to nie ma szans z nim nigdy tej konkurencji uczciwie prowadzić. Dziękuję. Michale Litwinie, jakie jest Twoje zdanie w tym,
tym temacie największych barier, największej bariery dla transportu intermodalnego w Polsce. Gdzie ty go diagnozujesz, dostrzegasz? Ważne jest tutaj to, co pod koniec swojego pytania podkreśliłeś, w Polsce, bo w poszczególnych krajach to się różni. Mamy różne bariery, w niektórych oczywiście ten transport intermodalny się rozwija szybciej, w niektórych mniej szybko, ale w ujęciach, powiedziałbym, takich no, międzynarodowych nikt nie jest z tego wystarczająco zadowolony jeszcze i te bariery w różnych krajach są zróżnicowane, bo to są i organizacyjne, i techniczne, i brak przepustowości. Natomiast w Polsce, no po pierwsze rzeczywiście to z Jakubem się pewnie prawie zawsze w tych sprawach biznesowych zgadzam, bo bardzo celnie te rzeczy ujmuję, więc nie będę tego powtarzał. Natomiast poza tym uważam, że stawki dostępu powinny być obniżone. Jeśli porównamy sobie wybrane trasy ze wschodu na zachód, z północy na południe, czy w poprzek Polski, każdy z nas może sobie wykonać bardzo proste ćwiczenie. Nawet teraz możecie Państwo sobie otworzyć równolegle kartę z kalkulacją PLK. Można sobie wyszukać w Google ogólnodostępną wersję. Można sobie wejść na viatol.com i porównać sobie te same liczby ładunków, ile by to kosztowało z punktu widzenia kosztu dostępu do infrastruktury. Zazwyczaj jak wykonuję to ćwiczenie, oczywiście to zależy od konkretnej trasy, ale zazwyczaj jak sobie wykonuję to ćwiczenie, to się okazuje, że za przewóz tej samej liczby ładunków w koszcie dostępu do infrastruktury, zazwyczaj to jest dwa razy więcej, jeśli chodzi o kolej. To oznacza, że państwo polskie mówi, stawiamy na przewozy samochodowe. Nie można mówić, że nie ma polityki transportowej w państwie, tak samo jak nie można mówić, że nie ma żadnej pogody. Ona zawsze jakaś jest i brak podejmowania pewnych działań też jest jakimś działaniem. Być może jest to przez domniemanie, być może działa tutaj bardzo silne lobby, jak to się mówi na forach kolejowych, samochodowo-paliwowo, ubezpieczeniowe, ale jest jak jest, mniejsza o przyczyny w tym momencie. No to jak konkurować? Znam przypadki bezpośrednio już od przewoźników towarowych. Niekoniecznie tu akurat chodziło o przewóz kontenerów, o transport intermodalny, no ale jakiś inny ładunek, gdzie znaleziono relacje, gdzie wszystko jeździło zawsze samochodami. Został zrobiony business case, może byśmy to jakoś tutaj spieli, bo tu jeszcze może w okolicy będzie ładunek powrotny. Prawą nogą za lewe ucho, jakoś się udało obniżyć stawkę o złotówkę w stosunku do drogowców. To już mi drogowcy dawali 40 zł przez lata, no to przewoźnik kolejowy zaproponował 39. Na dwa miesiące te ładunki wróciły na kolej, po czym przewoźnicy drogowi zaproponowali stawkę, nie pamiętam, 30 zł albo 32. Nie ma startu w wielu miejscach, po prostu nie ma startu z punktu widzenia ekonomicznego. No ale jak być może, jeśli sobie rzeczywiście spojrzymy, jeszcze raz wróćmy do tego porównania opłat za PLK i za tory kolejowe i opłat za drogi na viatolu. Po pierwsze sam poziom tych opłat jest niekorzystny dla kolei. Po drugie, w transporcie samochodowym mamy zróżnicowanie ze względu na klasę ekologiczną pojazdu. Im pojazd jest tam euro 5, euro 6, tym mniej płaci, a koszt eksploatacji, czas eksploatacji typowego samochodu ciężarowego, ciągnika śródłowego jest o wiele krótszy niż lokomotywy. Lokomotywa jest eksploatowana po 30, po 50 lat po modernizacjach. W związku z czym przewoźnicy samochodowi co kilka lat mają bardziej ekologiczne samochody i tak naprawdę w pewnym momencie będziemy mieli jako kolej fundamentalny problem, jak ktoś to bardzo dobrze przeliczy i powie, że te samochody wcale nie są takie nieekologiczne, bo one są coraz bardziej, coraz mniej trujące, zresztą wszyscy też pewnie jeździmy czasem samochodami i wiemy, że te silniki, które są obecnie montowane, są trochę bardziej oszczędne w samochodach też osobowych niż te, które były 10 lat temu, no bo technologia idzie do przodu. Więc druga sprawa. Pokrycie sieci. Płaci się za 100% torów w Polsce, nawet za najbardziej zarupieciałe się jakieś tam opłaty ponosi. Nawet za najbardziej zarupieciałe tory się ponosi opłaty. Nikt tam za bardzo nie jeździ, ale i tak te opłaty są.
No a jak jest z siecią drogową? No, niektórzy podnoszą argument, że tam już na 50 czy 60% dróg krajowych są opłaty i na wszystkich ekspresówkach i autostradach. No ale te drogi krajowe, ekspresówki, autostrady to jest tylko ułamek sieci drogowej w Polsce. Mamy tam 300 czy 400 tysięcy dróg sięgając po drogi gminne, w związku z czym opłaty się ponosi na jakimś 1 czy 2% dróg. Jeśli się przeprowadzi taką symulację dla przejazdu po ścianie wschodniej, na przykład z Białegostoku czy z Suwałk do Przemyśla, to oczywiście za sieć kolejową się płaci za 100% długości sieci. Natomiast jeszcze kilka lat temu przynajmniej tak było, bo akurat tej trasy ostatnio nie update'owałem sobie, to jeśli chodziło o przewóz samochodami, to płaciło się tylko za tam kilka czy kilkanaście kilometrów ekspresówki na obwodnicy Lublina, a reszta była free of charge. No to jak konkurować? Takie dostajemy warunki. Kolej wozi to, co musi wozić, czy tu, gdzie jest to największe zgromadzenie mas, czy bardziej z względów operacyjnych niż ekonomicznych. To znaczy, no, przyjeżdża wielki statek, przypływa wielki statek do portu i przy pomocy tylko samochodów ciężarowych nie tak łatwo go obsłużyć. Chociaż jak parę lat temu byłem na plaży na Stogach w Gdańsku, patrzyłem sobie w kierunku pięknego terminala i tam co 40 sekund wyjeżdżał stamtąd samochód ciężarowy z kontenerem, więc to nie jest tak, że te wielkie wolumeny są tylko przez kolej obsługiwane. To jest absolutna nieprawda. Także ja bym wskazał, podsumowując, odpowiedź na czynniki ekonomiczne związane ze stawkami dostępu. Jest tu fundamentalna nierównowaga. Dziękuję. Michał Bejm, teraz pytanie do Ciebie. Przypomnę, byłeś swego czasu w zarządzie PKP, czyli w środku, od kuchni. Co Ty diagnozujesz, czy dostrzegasz jako główną barierę, patrząc z punktu widzenia środka, czy kuchni państwa? Czyli zasadnicza rzecz, która jest i ona jest obserwowana również i bardzo mocno statystycznie, to jest kwestia tego, że w Polsce transport drogowy jest jednym z najbardziej znanych eksportowych usług, którą polskie przedsiębiorstwa świadczą praktycznie w całej Europie. W Polsce jest jedna z największych flot ciągników siodłowych, jedna z największych flot naczep. To oczywiście to się zmienia czasem, ale zazwyczaj Polska jest na pierwszym miejscu chociażby w jednej kategorii. I ten wolumen taborowy przekłada się też również na wolumen ludzi, którzy są zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach, na właścicieli tych przedsiębiorstw. I to jest ogromna gałąź gospodarki. I oczywiście ona funkcjonuje właśnie dlatego, że jest bardziej konkurencyjna cenowo niż kolej. Natomiast to też nie jest spojrzenie perspektywiczne. Brakuje pewnego spojrzenia, jak to będzie wyglądało w przyszłości. To znaczy dzisiaj już zaczyna się robić pewien problem demograficzny na rynkach pracy, że już tych kierowców nie ma aż tylu, żeby zaspokoić popyt. Nawet jakby struktura średniego wieku kierowców i tak dalej pokazuje, że za jakiś tam czas kilkunastu lat to będzie realny problem. Zwróćmy uwagę chociażby na debatę z ostatnich tygodni o tak zwanych pakietach mobilnościowych wewnątrz Unii Europejskiej, stanowisku Polski, które bardzo mocno jakby chroniło całą gałąź, nawet kosztem pewnych przywilejów pracowniczych, jak kwestia tam spędzania odpoczynku i tym podobne. Więc ja nie mówię, że, jakby, że wszystkie rozstrzygnięcia są jak najbardziej zgodne z jakąś logiką rynkową, ale ten pakiet mobilności był kwestionowany praktycznie na każdym punkcie, który by trochę tylko i wyłącznie uderzał w tą branżę. I sytuacja jest teraz taka, że dopóki ci przedsiębiorcy nie będą zainteresowani uczestniczeniem i czerpaniem zysków również i z transportu intermodalnego, to oni będą, w ogóle nie będą o tym myśleli. Jedyną jakby taką grupą, którą widać i która jest grupą przedsiębiorców kładących nacisk na transport intermodalny, to są ci przedsiębiorcy, którzy kooperują gdzieś w zagranicznych sieciach, łańcuchach dostaw
i tam któryś z tych partnerów zagranicznych wymusza poprzez Corporate Social Responsibility, czyli tą politykę odpowiedzialnego biznesu, na przykład dowożenie jakiegoś tam odsetka wolumenu towarów za pomocą kolei. I takich biznesów w Polsce jest coraz więcej. Możesz podać jakiś przykład? Tutaj? Przykładowo, dajmy na to chociażby partnerzy biznesowi IKEA. Polska jest jednym z największych producentów mebli czy też innych produktów sprzedawanych w sklepach IKEA na świecie. Oczywiście wiadomo, że jakby fabryki są praktycznie w każdym państwie na świecie, więc to nie jest, że połowa rzeczy pochodzi z Polski do IKEA, ale IKEA na przykład stawia właśnie zielone cele. Dziesiątki mniejszych graczy rynkowych zachowuje się tak samo. I tu się zaczyna nagle pojawiać pewien problem, że o ile jeszcze w przypadku IKEA to można uruchamiać dostawy całopłatnociągowe, bo to jest globalny gracz i nie wiem, jakaś szuflada do szafy PAX jest zrobiona w Polsce i praktycznie nieważne, gdzie na świecie to będzie, to ona będzie Polska, ta szuflada. Natomiast inni gracze mówią, że dobrze, okej, ale my weźmiemy 2-3 kontenery tygodniowo, ale chcemy mieć ciągły system dostaw i zaczyna się robić problem, jak te kontenery dostarczyć transportem intermodalnym. I zauważmy, że są już obszary kraju, dajmy na to, zawodowo w PKP-ie spotkałem się i miałem okazję rozmawiać na przykład z prezydentem Suwałki, przedstawicielami tamtejszego biznesu, którzy chcą postawić bocznicę kolejową i zrobić tak jakby w strefie przemysłowej, nazwijmy to wewnętrzny intermodal, żeby obsługiwać. Tak? Natomiast kolej do Suwałk, każdy, kto jechał pociągiem osobowym, wie, że nie jest to atrakcyjne, towarowo jeszcze mniej atrakcyjne, więc musi wypracować, odrobić tę lekcję poprawy infrastruktury, poprawy oferty na tamtym obszarze. Takich obszarów mamy w skali kraju wiele, więc ten problem z jednej strony mówię, z nadmiernej troski, ale takiej bez patrzenia w przyszłość o branżę drogową, bo być może rzeczywiście tą rozsądną i dobrą troską tą branżę byłoby zaangażowanie kapitałowe tej branży, zaproszenie ich, żeby, nie wiem, nabyć od którejś ze spółek zależnych jakiś tam fragment działalności intermodalnej, może nie w pełni, ale wejść kapitałowo w ten fragment działalności, żeby to było państwowo-prywatne porozumienie. To jest jakby jedna rzecz, a druga sprawa jest, mówię, kwestie infrastrukturalne, co się gdzieś tam ten temat przewija wypowiedziach również wcześniejszych moich przedmówców. Mhm. Dziękuję. To teraz pytam o trendy światowe i też europejskie. Tylko na chwilę wrócę do tego pytania poprzedniego. My prowadząc kampanię Tirynator od 96 roku bardzo mocno widzimy od zawsze wpływ lobby samochodowo-drogowego na sytuację w Polsce, na kształt polityki transportowej. I to były najczęściej takie działania zakulisowe, ale one miały ogromny wpływ na to, co było widać za oknem z punktu widzenia i zwykłego obywatela, i też firm, które zajmowały się czy zajmują branżą kolejową. I teraz takie pytanie, no ja jednak te bariery widzę w głowach przede wszystkim decydentów w Polsce. A czy wy widzicie jakieś inne czynniki, trendy, które są na świecie, które mogłyby zmienić tą sytuację i nawet przy takim upieraniu się naszych polskich decydentów, że jednak te drogi to powinny mieć priorytet, że one jednak zmienią te trendy, czy to... takie czy inne tendencje na świecie zmienią tą sytuację również w Polsce. Czy wy widzicie coś takiego w otoczeniu, poza Polską? Jakub Majewski pierwszy. No wydaje mi się, że w ogóle, jeżeli coś dobrego dzieje się na kolei w ciągu ostatnich 20 lat, tak naprawdę nie 20 pewnie, tylko 15, to w dużej mierze jest to wymuszone regulacjami unijnymi. Pieniądze, które dzisiaj mamy na kolei, relatywnie duże pieniądze, które wydajemy na system kolejowy, na inwestycje, to są pieniądze europejskie, a wkład krajowy na początku ograniczał się prawie wyłącznie do
do tego, żeby zapewnić wkład własny do tych środków unijnych. Trochę to się ostatnio zmieniło, trzeba przyznać, i rzeczywiście kontrakt utrzymaniowy dla polskich linii kolejowych, czy rosnąca pula inwestycji krajowych pokazuje, że ten impuls unijny uruchomił pewną zmianę myślenia na temat inwestycji kolejowych. I to jest na pewno coś, co przyszło do nas z zewnątrz. I to, czego się spodziewam z zewnątrz, to jest również polityka klimatyczna i to wszystko, co będzie pochodną Green Dealu, czyli elektryfikacja transportu, wymuszanie innego traktowania pojazdów, które są obciążające dla środowiska, które nie. A gdzieś tam w perspektywie jednak tak zwana eurowinieta, czyli jeden spójny system opłat za infrastrukturę drogową, który nas czeka. Bardzo trudno jest dzisiaj naszym politykom w to uwierzyć, że trzeba będzie płacić za drogi, ale w pewnym momencie to się stanie pewnym standardem europejskim, tak? Tak jak nie płacono kiedyś za wodę i można było nie zakręcać kranu, bo było szkoda, nie płacono za gaz. To wszystko było płacone ryczałtowo i już dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić tego typu sposób rozliczenia ryczałtowy, a za drogi rozliczamy się ryczałtowo, czyli płacimy jakoś coś w podatku od paliw przede wszystkim. Różne analizy przeważnie pokazują, że płacimy niecałość tego, co nas kosztuje system drogowy. I najuczciwszy i najbardziej sprawiedliwy społecznie byłby system, w którym każdy płaci za to, czego naprawdę używa. I autostrada, o ile jej wybudowanie, utrzymanie, jej standard jest nieporównywalnie wyższy niż drogi gminnej, powinna być nieporównywalnie droższa niż ta droga gminna. I to jest do bólu uczciwe. I wydaje mi się, że tego typu rozwiązania napędzane tymi trendami ekologicznymi, to jest właśnie to, co do nas przyjdzie z zewnątrz, czy naszym politykom się to podoba, czy nie. Dziękuję. To samo pytanie Michał Litwin. Ponownie w pełni zgadzam się z Jakubem Majewskim, natomiast dodam kolejny wątek pod rozwagę. W ubiegłym roku albo dwa lata temu, nie pamiętam, Europejski Trybunał Obrachunkowy, wbrew nazwie to taki odpowiednik polskiego NIK-u na poziomie europejskim, opublikował raport o projektach budowy szybkiej kolei w Europie. Konkluzja tego raportu była taka, że większość tych projektów jest opóźniona i to o co najmniej dekadę. To mówimy o krajach, które to co do zasady potrafią robić, a nie te, które z tym dopiero się eksperymentują albo chcą się tego nauczyć. Czyli nawet w zachodniej Europie to jest przeciętny odcinek linii kolejowej jest o dekadę opóźniony. Koszty tego są dosyć wysokie, uzyski prędkości są relatywnie niskie, a tak naprawdę, i to jest największy, najpoważniejszy zarzut, pomimo, że są w to angażowane środki europejskie, środki wspólnotowe, to tak naprawdę przysługuje się to głównie budowie jakichś tam wewnętrznych odcinków wewnątrzkrajowych, nie buduje się sieci. Europa nie zbudowała do dzisiaj sieci kolejowej, która byłaby technicznie i organizacyjnie interoperacyjna. Próbowano wytyczać i dalej się próbuje w to bawić tak zwane europejskie korytarze kolejowe, czyli istniejące linie kolejowe, bierze się mapkę, drukuje się, nanosi się paintem albo jakimś innym programem graficznym jakiś kolor wzdłuż istniejącej linii kolejowej i się mówi, o, to dzisiaj jest korytarz i dzięki temu ma być lepiej, ale no od tego kolorowania paintem nie jest lepiej. Dalej poszczególne odcinki linii kolejowych leżą w poszczególnych krajach, są inaczej zasilane, inni są zarządcy, w jednym kraju mówią po polsku, w jednym po słoweńsku, w innym po niemiecku. To w ogóle ze sobą nie współgra. I zauważam, że powoli zaczyna się dziać w tym kierunku refleksja taka, że potrzebny jest europejski system transportowy, taki realny. Być może zauważyliście Państwo ostatnio w mediach, bo akurat to był dosyć szeroko skomentowany, chyba nawet wczoraj na rynku kolejowym to był jeden z głównych newsów. Jest sobie taki instytut z Wiednia, Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych. Ja pierwszy raz o nim usłyszałem, nie wiem, czy on jest bardzo słynny, czy nie jest. Natomiast on opublikował taki raport, akurat on dotyczył uzdrawiania gospodarki po COVID-zie. Zaprokonowali 1,8 miliona euro na różne inicjatywy, z czego 1,1 biliona, nie miliarda, biliona, ponad 1000 miliardów euro na budowę nowej
sieci kolejowej, nazwali to ultraszybka kolej. Nie tylko z racji, że zawodowo zajmuję się w tym momencie rozwojem technologii hyperloopowych, mnie to zainteresowało, ale zacząłem się zastanawiać, o co tutaj naprawdę chodzi i rzeczywiście w te uzasadnienia też nawiązują między innymi do tych opinii wystosowanych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, że nie powstaje i jest to mało realistyczne, żeby przy pomocy tak realizowanych w ten sam sposób projektów, żebyśmy doszli do tego, że zbudujemy taką paneuropejską sieć, że z Helsinek do Lizbony przykładowo będzie się dało dojechać jednym pociągiem, jednym składem, nie czy tu mówimy o towarach, czy o pasażerach zresztą. W związku z czym nie wykluczałbym tego, że będą się pojawiały, a wiadomo jak to jest z takimi instytutami, no czasem piszą po prostu same z siebie, a czasem no po prostu powstaje jakiś, realizują zamówienie na pewną opinię, zastanówcie się, jak to powinno być, bo jest jakiś grant, wygrywa się konkurs albo się podpisuje umowę, to jest oczywiście normalne i dobre i tak to powinno być. W związku z czym, jeśli zakładając, że to było dzieło zlecone, to znaczy, że ktoś się tym zaczyna interesować i zaczynają powstawać materiały uzasadniające potrzebę budowy sieci paneuropejskiej, bo po prostu no, na istniejących systemach kolejowych no, widać wiara w to, że to się jednak dokona i że przez kolejne, nie wiem, 30-40 lat będziemy budować, kolorować sobie te kreski na mapie i dokładać kolejne odcinki, że to się ziści, to chyba ta wiara powoli nas opuszcza. Oczywiście kolej ma jeszcze sporo do zaoferowania w takim dzisiejszym, bieżącym kształcie poprzez optymalizację tych problemów, o których tutaj mówimy, jest dużo, ale no, nie wykluczałbym, że będzie powstawało coś, jakaś nowa struktura, która umożliwi technologicznie i technicznie no, zwiększenie prędkości przewozu. Jeśli to by się ziściło, jeśli do tego by doszło i to by realnie trafiło na agendę, a nie tylko powstałoby w jakimś tam opracowaniu jednego wiedeńskiego instytutu i w przedruku kilku periodyków lokalnych, bo to się fajnie pisze o tym, że z Lizbony do Helsinek 4 czy tam ileś godzin to się fajnie czyta, no to w ślad za tym musiałyby pójść no, pełne przemeblowanie takie organizacyjne i polityczno-ekonomiczne w odniesieniu do polityki transportowej, no bo jeśli technologia by pozwalała na to, żeby towary krążyły po Europie, czy pasażerowie też zresztą, o wiele szybciej, to należy zakładać, że o wiele więcej tych towarów mogłoby po pierwsze trafiać z transportu lotniczego, o którym się mówi, że wozi, jeśli chodzi o wolumeny 1%, ale jeśli chodzi o wartość, to już 33%, jeśli chodzi o cargo oczywiście, no bo chodzi o to, żeby szybko coś przewieźć, nie wiem, z Pekinów czy Stanów Zjednoczonych, a nie żeby to sobie płynęło statkiem miesiąc, czy nawet pociągiem 2 tygodnie. No to jeśli to istotnie przyspieszymy, jeśli to istotnie będzie interoperacyjne, czyli to dzięki tej interoperacyjności przyspieszenie będzie realne, a nie, że się no szybko przejedzie przez Polskę i się będzie stało 4 godziny na granicy z Niemcami, bo to jest wtedy żadna interoperacyjność, to tutaj też jest jakby duże pole do wygranej. O taki wątek chciałbym tutaj to uzupełnić. Dziękuję. Michał Bejm. Przypomnę pytanie, światowe lub europejskie trendy, które mogą zmienić umeblowanie głów polskich decydentów w zakresie polityki transportowej? Jeśli chodzi o europejskie trendy, to przede wszystkim jest kwestia Green Deala. Tak? To jest jakby pierwsza sprawa, czyli wielki budżet unijny, który ma być konkretnie nakierowany na kwestie związane z ochroną, jakby poprawą stanu środowiska, może nie bezpośrednio z ochroną środowiska, ale rozwój gospodarczy, który ma uwzględniać sprawy środowiskowe, to bardzo mocno podkreślono neutralnością węglową. To jest pierwsza sprawa, jeśli chodzi o europejskie. Druga sprawa, jednak cały czas rośnie zainteresowanie na świecie produktami, które ten ślad węglowy mają jak najmniejszy. Zielony produkt jest hasłem reklamowym i dzisiaj najwięksi gracze na rynku zaczynają jakby uwzględniać bezwzględnie tę sytuację. Przykładowo kilkanaście dni temu Amazon uruchomił transalpejskie pociągi intermodalne. Czyli właściwie on nie jest jakby, nie jest tym, który przewozi, tylko jego naczepy są ładowane na pociągi intermodalne.
to jest bardzo istotna rzecz, że reklamuje się właśnie teraz Amazon Prime, że coraz bardziej zielony jest. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o trendy, to jest jednak kwestia pewnej automatyzacji, wzrostu kosztów pracy ludzkiej, czyli ta praca kierowcy, ona coraz bardziej będzie biła w strukturze kosztów, nawet już abstrahując, jakie będą wahania na rynku paliw, czy to będzie też ewentualnie ciężarówka, gdzieś tam jakiś gaz ziemny skroplony na wodór, czy coś takiego, ale koszty pracy będą rosły, więc kolej tutaj, którą bardzo prosto zautomatyzować, bo tych czynności jest naprawdę niewiele, które komputer by musiał wyliczyć w stosunku na przykład do Ubera jeżdżącego w ruchu miejskim, gdzie może ktoś, nie wiem, z auta wyjść dziecko, sudzienka kanalizacyjna może być zapadnięta i tak dalej, to w tym momencie kolej i tak zawsze wjeżdża na odcinek, który w świetle jakby organizacji ruchu musi być pozbawiony innych pociągów, otrzymuje informację o maksymalnej prędkości, więc to informatycznie jest dużo łatwiej do dogrania niż autonomiczne samochody. Tutaj widzę jakby ogromne pole do popisu dla kolei. I kolejna sprawa jest taka, że przy transporcie intermodalnym jest też pewna skala, o czym już wcześniej powiedziałem, jakby jako szansę, co dadzą Polsce towary, które idą szlakiem międzykontynentalnym, czyli umownie między Chinami a Europą. To w tym momencie rzeczywiście też jesteśmy w stanie, jeśli tych towarów będzie coraz więcej, coraz częściej i coraz bardziej dokładnie adresować, że ta oferta intermodalna będzie adresowana nie na, nazwijmy to, na północno-wschodnią Polskę, tylko osobno na województwo warmińsko-mazurskie, osobno na podlaskie i osobno jeszcze być może na północną część Mazowsza. Więc to też pozwala jakby efekt skali uzyskiwać lepsze wyniki. I to jest, widzę, że dzisiaj jakby to jest pewna szansa. Te wszystkie polityki zagraniczne, intermodalne, duży nacisk na to kładą. I też pamiętajmy, że w wielu krajach, na przykład umowy koalicyjne, polityczne jakieś, one dotyczą właśnie na przykład kwestii poprawy funkcjonowania transportu towarowego na kolei. I też jeszcze jest jedna rzecz, wydłużenie długości pociągu. Nie? To znaczy, im dłuższy pociąg, tym niższe koszty. Im szybciej pociąg jedzie, tym on jest też tańszy. Nie chodzi już jakby o szybkość, w sensie konkurencja z samochodem, że będziemy 2 godziny szybciej niż tirem przysłowiowym przewieźć, ale im szybciej, to też tym taniej. Ta lokomotywa się jedzie 2 razy szybciej, to jest w stanie 2 razy więcej trasy z dnia zrobić i ten leasing dziemny, który się płaci, można rozłożyć ten koszt cały na zdecydowanie większy wolumen towarów, który ten pociąg przewiezie. Więc to te rzeczy widziałbym jako szanse w trendach globalnych i europejskich i one się już dzieją, tak? To znaczy lokomotywy autonomiczne są wszędzie testowane i właściwie bardziej jest opór polityczny, związków zawodowych, obawa przed jakimiś strajkami niż jakby niemożność technologii pokonania. Super, bardzo dziękuję. Mamy za sobą 50 minut tej debaty panelu i przechodzimy do pytań od obywateli. Tu się uśmiecham, bo to jest dla nas też bardzo ważne. Pierwsze pytanie. Ja je czytam, czy ty, Pawle? Już ja przejdę do pytań, będę czytał na głos, tak że wszyscy będą mogli się z pytaniami zapoznać. Pierwsze pytanie. Czy jest jakaś wola polityczna w kwestii tiry na tory, czyli przenosimy się do naszej jednej z kampanii? Jakubie, jak ty to widzisz? Politycy jak dzisiaj patrzą na ten temat? W moim odczuciu deklaratywnie wszyscy są za. To znaczy, jeżeli zapytamy, czy byłoby lepiej, gdyby na naszych drogach było mniej ciężarówek, gdyby na naszych drogach było bezpieczniej, gdyby nasze środowisko było mniej zanieczyszczone, to wszyscy powiedzą, że tak. Natomiast mówiąc szczerze, jak już przyjrzymy się bliżej decyzjom, które są podejmowane i temu, co składa się na tą politykę transportową na koniec, to też któryś tutaj z moich przedmówców wspomniał, że Polska jest ogromnym eksporterem usług logistycznych, jeśli chodzi o ciężarówki. W związku z czym i liczba firm, przedsiębiorców, również niedużych przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w tym zakresie, jest bardzo duża. To jest potężna grupa nacisku.
która nie jest zainteresowana tym, żeby ograniczyć liczbę tirów na naszych drogach. I w praktyce, mówiąc uczciwie, nie spotkałem się z żadną istotną, mocną decyzją, która by w ogóle tego typu postulat realizowała. W moim odczuciu niestety jest tak, że możemy próbować dalej wspierać kolej, ale jeżeli równolegle wspieramy drogi, czyli budujemy nowe odcinki dróg ekspresowych, autostrad, zwiększamy dopuszczalne naciski dla ciężarówek, myślimy o mega ciężarówkach, które gdzieś tam są lansowane również w Europie, o elektryfikacji transportu drogowego, ciężarowego, czyli wytrącaniu wszystkich argumentów, które ma kolej, to w gruncie rzeczy hasło tiry na tory, czy nawet interpretowane jako hasło towary na kolej, pozostaje tylko hasłem. Musimy się zdecydować na to, żeby zacząć wyrównywać warunki konkurencyjności między koleją a drogami, a to wyrównywanie oznacza również przykręcenie śruby na drodze. No, sięgnę po ten argument z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, który jest w naszym kraju bardzo zaniedbanym tematem, bo politycy cały czas się boją kierowców. Politykom się wydaje, że wszyscy w kraju, którzy mają coś do powiedzenia, jeżdżą samochodem i co chwila spotykam się z taką konstatacją, że autobusem jeżdżą ci, których nie stać na samochód. To jest nieprawda. Jest mnóstwo ludzi, którzy wybierają transport publiczny nie dlatego, że ich nie stać na samochód i nie sprzedacie nam tych samochodów. Możecie nam je reklamować w każdej gazecie i w każdej telewizji, a my tych samochodów naprawdę nie chcemy kupić. Musicie w to uwierzyć, że my ich nie kupujemy nie dlatego, że nas na to nic. Dobrze, dziękuję. Michał Litwin, to samo pytanie. Nie no, jakby jeśli chodzi o jakby systemowe podejście, to nie żartujmy nawet, tak? No jest tak skrajna dysproporcja i przez lata nic się fundamentalnego nie wydarzyło, co oznacza, że rządzący ze wszystkich po kolei opcji co do zasady są albo z tego stanu rzeczy zadowoleni, albo no z jakichś względów, o których też niektórzy przedmówcy wspominali, czy wyborcy, czy związki zawodowe, no nie mogą albo nie chcą tego zrobić, albo im się to nie kalkuluje. Jest zgoda ponad podziałami politycznymi, rozumiem. Michale, wyłączyłeś mikrofon, słychać cię. Przepraszam, jest zgoda chyba rzeczywiście ponad podziałami, gdyż zachowywanie status quo w polityce, ja nie jestem politykiem, nigdy w polityce nie działałem, ale lubię ją obserwować, no chyba jest czymś, co relatywnie najłatwiej utrzymywać i oczywiście zawsze jak ktoś powie, że chce w prawo, no to może się powiedzieć ktoś, kto w lewo i to nic nie robienie będzie tym pewnie kompromisem i no wtedy wszyscy się do pewnego stopnia cieszą. Ja pewne nadzieje wiązałem i dalej wiążę z komponentem kolejowym Centralnego Portu Komunikacyjnego. Proszę zauważyć, to jest pewien chichot losu, że do tego, żebyśmy zaczęli mówić o budowie linii kolejowych w Polsce, trzeba było ministra od lotnictwa, bo w momencie publikowania tej koncepcji tak naprawdę zaczęło się od skrzeszenia koncepcji Centralnego Portu Lotniczego i tam się dokleiło jeszcze komponent kolejowy, bardzo dobrze się stało. Chwilę później się zaczął pojawiać, jak mniemam, no troszkę z innego ośrodka w ramach obozu władzy, program Kolej Plus. Zaczęła się taka delikatna licytacja na te prokolejowe pomysły, bardzo dobrze. Trzymam kciuki za komponent kolejowy CPK i za Kolej Plus tak samo silnie, bo to są dwie części tego samego finalnego celu, której jeden i drugi powinny być, obydwa te cele powinny być spełnione. No ale o ile mi wiadomo, to do komponentu kolejowego CPK wciąż nie mamy finansowania wieloletniego. Kilka dni temu przeczytałem, że to się ma zadziać w trzecim kwartale, że trafia ten temat na agendę prac rządu. No oby tak się wydarzyło, bo bez tego no to rzeczywiście program byłby fikcją absolutną, musi być zapewnione finansowanie i to też w różnych rozmowach biznesowych znajduje odzwierciedlenie, czy to z firmami, które chcą budować infrastrukturę, czy jej elementy, czy taborowymi. No, powoli
wypadałoby się już pochylać nad tym, co, jak, w jakim zakresie, ile, ale tak długo, jak nie ma oficjalnej, rządowej podkładki finansowej pod ten projekt, no to chęć zaangażowania się biznesu w realizację no jest też taka, to powiedziałbym, trochę deklaratywna. Znaczy, jak się coś zacznie dziać, to się tym zainteresujemy, ale na dzisiaj, no, jak mamy angażować zasoby na przykład R&D w rozwój jakiegoś nowego komponentu technicznego, na przykład związanego z kolejami wyższych prędkości przez polskie firmy, skoro program jest, mówiąc kolokwialnie, nieklepnięty. Chociaż no, wola polityczna jest, ale to jest zdecydowanie za mało dla biznesu, żeby inwestować. Dziękuję. Co z tą wolą polityczną? Michał Bejm? Wola polityczna ogólnie zależy, jak ją interpretować. Jeśli chodzi o deklaratywną stronę, to jak najbardziej. Natomiast zasadniczy problem jest umiejętność przejścia od sytuacji, w której my mamy deklarację, że fajnie, żeby mieć firmatory, a takie sytuacje, deklaracje praktycznie padały z ust wszystkich ministrów transportu, jak spojrzymy, do tego, jak to zrealizować. Natomiast problem moim zdaniem jest też taki, że nie ma jakby umiejętnego zarządzania też koleją w Polsce. To znaczy kolej, coś tam się robi, każe jej się przejadać te środki unijne, coś tam, jakąś produkt w postaci, nie wiem, zmodernizowanych linii kolejowych i tak dalej udostępniać. Natomiast zasadniczym problemem jest to, że nie mierzy się tych efektów twardymi wskaźnikami. Jeśli wydajemy ileś miliardów złotych na remont linii Poznań-Warszawa, to teraz powinno być założenie, ile dodatkowych pociągów i pasażerskich, i towarowych z tej linii będzie w ciągu, nie wiem, 3 czy 4 lat po terminie, nie wiem, czy planowanym, czy realnym oddania korzystać. Tego nie ma niestety w Polsce. Zupełnie jakby jest inna filozofia w Polsce planowania tego systemu kolejowego. Wyście raz, że i realizuje na zasadzie po to, żeby te pieniądze jakoś unijne zagospodarować, pokazać, że coś się w sieci, w korytarzach TEN-T robi. Natomiast nie ma podejścia, co chcemy uzyskać. Czy chcemy jakieś obszary wykluczenia zlikwidować, czy chcemy zwiększyć liczbę pociągów, zwiększyć przepustowość. Tych czynników nie ma i to jakby pierwszym jest etapem, który zawodzi. W przypadku dróg to jest dużo łatwiej. Robimy drogi, chcemy połączyć. Była deklaracja polityczna, która padła tuż po tym, jak Polska dostała Euro 2012, że w pierwszej kolejności łączymy ze sobą ekspresówkami, autostradami miasta organizatorów, a później łączymy wszystkie sąsiednie miasta wojewódzkie, żeby miały ekspresówki, drogi krajowe. To jest realizowane, biznes konsumuje, natomiast na kolei niestety trochę trzeba umieć się zarządzać całym systemem kolejowym. Dziękuję. To kolejne pytanie od widzów, nawiązujące trochę do wypowiedzi ostatniej. Czy inwestycje kolejowe cargo idą w dobrą stronę w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej? Podobno w Polsce cena za kilometr infrastruktury kolejowej jest wyższa niż we Francji. Który z państw, z panów chciałby odpowiedzieć na to pytanie? To ja mogę, jeśli proszę. Jest pytanie o... Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem pytanie, bo z jednej strony jest o inwestycje cargo, z drugiej mogę strony o koszt dostępu do infrastruktury. Poproszę, bo to może jeszcze uprościć. Tak? Czy inwestycje kolejowe cargo idą w dobrą stronę w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej? Podobno w Polsce cena za kilometr infrastruktury kolejowej jest wyższa niż we Francji. No, dalej jestem skonfundowany tym pytaniem, wydaje, bo może ono oznaczać kilka rzeczy, bo inwestycje cargo to równocześnie może chodzić o koszty zakupów lokomotyw czy ich leasingowanie, jak również o inwestycje w linie kolejowe, które są dedykowane do przewozów kolejowych, towarowych. Ja nie znam wyliczeń, które by wskazywały na to, że wydaje mi się, że o ten drugi wariant tutaj chodzi. Przede wszystkim większość linii kolejowych w Polsce służy do ruchu mieszanego. Oczywiście są linie, kilka z takich, które co do zasady no, są zdecydowanie częściej wykorzystywane przez jeden lub drugi pasażerskie, ale nie ma tu jakby a priori wyłączności, przynajmniej do dzisiaj, o czym też za chwilę powiem, bo są pewne zakusy na różne dziwne zmiany w tym zakresie niezbyt korzystne.
no to koszt modernizacji, czy też, bo o budowie to nie za bardzo możemy w Polsce na dzisiaj mówić, bo to się jeszcze nie działo, to nie powiedziałbym, że koszty modernizacji linii kolejowych w Polsce są znacząco wyższe niż za granicą. Osobiście to tego typu zarzuty słyszałem, były formułowane w kierunku do transportu drogowego, czy do kosztów budowy autostrad. Natomiast troszkę zbaczając z tematu, ale zahaczyłem, mówiąc, że nie ma linii dedykowanych, ale są trochę częściej wykorzystywane przez jeden segment. Mamy taką linię centralna magistrala kolejowa, którą się szczycimy bardzo, bo ona jest najszybszą linią kolejową w Polsce, łączy aglomerację warszawską z aglomeracją śląską, ale też wykorzystywana jest na kierunku do Krakowa czy do Wrocławia. Ona została wybudowana dawno temu jako linia biegnąca przez pola, żeby tam sprawnie i bez hałasu i uciążliwości dla mieszkańców, dla ludzi prowadzić tamtędy towary. Natomiast ze względu na to, że jest niemal w linii prostej, to została coraz mocniej zaadoptowana przez przewozy pasażerskie. No i któryś raz z kolei, świeża sprawa, trafia do nas, do Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, do przewoźników towarowych, być może też do innych organizacji, pismo, żeby zaopiniować pomysł zamknięcia tej linii w całości dla ruchu towarowego. W 2014 roku udało nam się taką inicjatywę już zablokować, no ale ta inicjatywa, jak widać, co chwila wypływa, że no to powinna być linia tylko polski high speed tutaj będzie jeździł, będą tędy jeździły pociągi do centralnego portu komunikacyjnego, który teoretycznie ma powstać w 2027 roku, realnie pewnie około 30 najwcześniej, ale już od 23 zamknijmy ją na wszelki wypadek dla pociągów towarowych. Zróbmy conocne 6-godzinne przerwy technologiczne, żeby to można było łatwo utrzymywać, a noc jest tą porą, kiedy co do zasady kolej towarowa więcej jeździ, czy istotnie jeździ, no bo w dzień często trwa załadunek, kiedy są no, normalne dzienne zmiany, a nocą może ten towar przejechać przez Polskę. No to zamknijmy, więc może być taka inicjatywa, żeby no, jednak troszkę separować ten ruch, ale wydaje się, że to nie jest zbyt dobry pomysł i to troszkę zbyt delikatnie zboczyłem z tematu, ale no to też nawiązanie do wcześniejszych pytań i do rozważań o polityce transportowej państwa. A no właśnie taka ona jest, takie kwiatki się nam potrafią zdać. Dziękuję. To kolejne pytanie. Co Państwo sądzicie o wymogach Białej Księgi, a zdejmowaniu ruchów samochodów ciężarowych? Czy widzicie Państwo jakieś zagrożenia w tej kwestii? Jeśli chodzi o Białą Księgę, to ona jakby definiuje pewien kierunek polityki. I to jest założenie praktycznie, o którym my mówimy od samego początku tej dyskusji. Tego mniej więcej dotyczy kampania Tirrenatore. Oczywiście ona się zaczęła dużo wcześniej, niż Biała Księga powstała. Natomiast jeśli chodzi o pewne zagrożenia, to jest właśnie to, że nadal kolej z punktu widzenia tego spedytora, czy też firmy logistycznej, jest mniej atrakcyjnym środkiem lokomocji niż transport towarów transportem drogowym. I to jest jakby zasadniczy problem. I problem jest, jak znaleźć odpowiednie rozwiązanie, jakimi narzędziami uzyskać efekt, żeby zachęcić, tak jakby, to mówię, to pytanie samo w sobie jest na tyle szerokie, że byśmy musieli tę dyskusję praktycznie całą jeszcze raz streścić, nie? Natomiast jakby kluczowe w rozumieniu tego problemu jest to, że dopóki to będzie się opłacało prywatnej firmie, czy państwowej firmie wysyłać towar drogą, bo to jest szybciej, taniej, bardziej elastycznie niż, dajmy na to, robić z tego całopociągowe nadawanie towarów, mieć własną bacznicę, czy też korzystać jak dla mniejszych przedsiębiorstw, mniejszych nadawców, korzystać z transportu intermodalnego, czy też za pośrednictwem różnych firm logistycznych, które, nie wiem, odbiorą od nas 4-5 palety, uformują z tego, od innych podobnej wielkości graczy kontener i go wyślą koleją, to będzie nadal martwy przepis, martwa idea, martwy pomysł. Dziękuję. Czy mogę coś to powiedzieć do Białej Księgi? Jedno zdanie. Proszę.
Największym zagrożeniem w Białej Księdze, w jej zapisach jest to, że ona jest nierealizowana. To jest zbiór pewnych wytycznych, które tak jak ja to rozumiem, nie obowiązują, tylko są wytycznymi. W żadnych dokumentach strategicznych czy średniookresowych, które Polska zgodnie z polityką rozwoju przyjmuje, te cele nie są ujmowane, więc Polska do tego nawet nie dąży. No to tu jest to największe zagrożenie. Dokument sam w sobie jest świetny. Gdyby tylko jeszcze miał jakieś przełożenie na życie, to byłoby w ogóle wspaniale. Dziękuję. Kolejne pytanie. Dlaczego nie ma silnego lobby branży kolejowej? To jest pytanie do Jakuba. Znaczy, oczywiście jest, kolej ma trochę nieszczęście do braku silnego lobby, bo przez długi czas główną siłą nacisku reprezentującą jakby kolej były związki zawodowe, były rzeczywiście silne, bo były w stanie postawić, zatrzymać kolej w całym kraju i sparaliżować transport. No to się działo przede wszystkim w tym momencie, w którym ta kolej odgrywała bardzo dużą rolę i w przewozach pasażerskich, i w przewozach towarowych. Związki zawodowe co do zasady w ogóle nieco osłabły, a przy okazji okazało się, że piłowały gałąź, na której siedziały, bo w ogóle nie protestowały w momencie, kiedy zwijaliśmy tą kolej w Polsce, tak? Rozbierano linie kolejowe, związki zawodowe siedziały cicho. Tabor się starzał, odwoływano kolejne pociągi, rozkomunikowywano, czy rozkładano zupełnie rozkład jazdy, żeby można było tą całą operację robić cicho i spokojnie. Związki zawodowe wtedy nie protestowały. A dlaczego nie protestowały? Nie wiem. Jest to dla mnie w gruncie rzeczy zaskakujące. Być może dlatego, że zakładały, że kolejarze będą mieli po prostu mniej roboty, czyli będzie trzeba się mniej męczyć w pracy, co z punktu widzenia pracownika być może jest nawet korzystne, że będą mu płacić, a pociągi będą jeździć rzadko, więc w gruncie rzeczy będzie duża część jego wynagrodzenia będzie za siedzenie i czekanie na pociąg. I tak się dzisiaj trochę dzieje. Znaczy efektywność pracy na kolei jest niska, dlatego że jak jeździ mało pociągów, no to nie tylko pasażerowie muszą czekać na te pociągi, ale również kolejarze muszą czekać na te pociągi, bo po prostu zamiast pracować stoją gdzieś na bocznicy i czekają 6 godzin, żeby pojechać tym pociągiem z kolejnym kursem. No, tak czy inaczej te wraz z jakimś tam uwolnieniem tego rynku, podziałem go na spółki, siła tych związków zmalała i nie bardzo ktoś inny wszedł w to miejsce. W moim odczuciu lobby kolejowe powinno być przede wszystkim pochodną lobby pasażerów, którzy z tej kolei korzystają, a skoro te liczby pasażerów przez kilkanaście lat wyłącznie spadały, no to i siła tego lobby spadała. A mimo tego, że mamy kilku producentów taborów w Polsce i krajowych, i zagranicznych, że mamy sporo firm wykonujących prace infrastrukturalne, to one jeszcze do dzisiaj nie zbudowały tak silnej alternatywy, bo jednak jest to branża dość trudna, skomplikowana i przemysłowa. Nie mamy tutaj użytkowników indywidualnych, a to oni przede wszystkim tworzą taki nacisk na polityków. Tak? Gdybyśmy każdy w Polsce miał w swoim garażu lokomotywkę i chciał nią szybko i sprawnie gdzieś dojechać, to prawdopodobnie zaraz by się denerwował, gdyby się okazało, że tory są w marnym stanie i musi czekać, bo brakuje przepustowości. Także to jest trochę to, co w Polsce utraciliśmy, gdyż w ogóle generalnie zachłysnęliśmy się różnymi zachodnimi wzorcami życia, również tym, że każdy będzie wszędzie jeździł samochodem i każdą wolną przestrzeń wykorzystamy na budowę parkingów wielopoziomowych i każdy domagał się przede wszystkim dróg. No przecież jedyna ciągła ponadpolityczna debata w Polsce, która się toczyła od lat 90., to jest kiedy w końcu wybudujemy w Polsce autostrady. Tak, no całkowicie uniwersalne oczekiwanie wszystkich ministrów transportu, a nawet jeżeli nie, bo ostatnio miałem też przyjemność czytać wspominki paru ministrów z tamtego czasu, to oni mówili, że to było jedyne pytanie, które im zadawał premier. Kilku czy kilkunastu pierwszych ministrów było pytanych wyłącznie o to, kiedy zbudujesz autostrady, a nie dlaczego odwołałeś kolejny 1000 pociągów. I ta kolej, tak jak z tym intermodalnym, przestała być powszechna, to też i potrzeba, żeby ona była sprawna, niestety przestała być powszechna. Miejmy nadzieję, że to dopiero teraz jakoś uda się odwrócić i są takie środowiska, są takie głosy, są takie samorządy, które się domagają, żeby kolej do nich wróciła, tak? Ale są też tacy, którzy piszą
pisma pod tytułem mamy tutaj linię kolejową, czy można by ją rozebrać i zbudować na jej miejscu obwodnicę miasta albo kawałek parkingu. No, szczytem wszystkiego jest samorząd Myśli Boża, który miał stację kolejową, trzykierunkowy węzeł i wszystko wyasfaltował. I teraz się dziwi, dlaczego w programie Kolej Plus ktoś nie chce budować kolei do Myśli Boża. No, nie ma sensu, nie warto. Tak, zbudujmy wszędzie, gdzie indziej. Myśli Bóż zostawmy na uboczu, bo oni sami sobie tą kolej zlikwidowali. Dobrze, dziękuję. Mam takie pytanie, które zadał nam słuchacz telewiz na Facebooku. Czy jest opracowywany i wdrażany długofalowy, kompleksowy program rozwiązania problemów komunikacyjnych? Chodzi głównie o skoordynowanie przemieszczania towarów i ludzi wszelkimi środkami transportu w celu rozładowania zatorów. Który z Panów chciałby odpowiedzieć na to pytanie? To może słowo bym krótko powiedział, że ogólnie są pewnego rodzaju polityki, które są wymuszane przez ustawy czy o planowaniu przestrzennym, o politykach rozwojowych, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, które mówią, co trzeba mniej więcej zrobić, ale realnie te polityki zazwyczaj stanowią tylko i wyłącznie podkładkę pod fundusze unijne. Wpisuje się wszystko, jak leci i na coś może uda się podstawić ten kapelusz gdzieś, gdzie będą kapały te fundusze unijne. Tak jakby ta polityka jest jakby kapeluszem, natomiast nie jest narzędziem, które potrafi wybrać. Polityka zawsze jakby to jest sztuka wyboru, że się wybieram. Złotówkę przeznaczam na jedną rzecz, którą wybrałem, a nie wybrałem na drugiej rzeczy i na nią nie przeznaczam złotówki, to otrzymuję jakiś efekt. Tak? Natomiast tego w tym momencie nie ma spojrzenia na politykę jako sztukę wyboru, tylko właśnie jakby zbiór pobożnych życzeń i to widać w polskim planowaniu strategicznym na każdym etapie. Nieważne, czy to jest strategia rozwoju małej gminy, gdzie autorzy strategii, którzy przygotowują ją na zlecenie wójta i radnych, piszą wszystko, gdzie są cztery baseny w 2000 czy tam 5000 gminie, się wpisuje te cztery baseny i być może jeden się uda z funduszy. Dokładnie jest to samo w transporcie, że my możemy mówić jedynie o tym realnym wymiarze polityki, czyli tam, gdzie te inwestycje idą. Dziękuję. Kolejne pytanie. Czy widzą panowie szanse i możliwości w kolejowych transportach rozproszonych? Który z panów chciałby odpowiedzieć na to pytanie? To jeśli można. Szanse zdecydowanie widzę, ale to są trudniejsze do realizacji przewozy, w związku z czym jakby poziom wymagań stawianych systemowi kolejowemu jest wyższy niż po przewozach intermodalnych czy klasycznych takich całopociągowych. A zatem... Możesz powiedzieć, co to są za przewozy rozproszone dla tych, którzy nie wiedzą, a słuchają nas? Tak, tak. Przewozy rozproszone polegają na tym, że z poszczególnych stacji, najczęściej w mniejszych miejscowościach, odjeżdżałby pociąg z jednym lub dwoma wagonami. Na stacjach węzłowych on by się łączył w trochę większy pociąg, a potem być może w jeszcze większy. Jako potem jeden większy pociąg jechałby przez pół kraju i potem na drugim końcu powoli następowałby proces dekompozycji, żeby do poszczególnych małych miejscowości na samym końcu znowu dojechały po jednym wagoniku, dzięki czemu no, tworzy się możliwość przesyłania ładunków przy pomocy kolei pomiędzy serią bardzo małych miejscowości. Także nie jest to wtedy tylko z A do B, tylko no, też z obsługą pewnej powierzchni, pewnego terytorium. Problemy są oczywiście te same, tylko no, poziom bólu, który transport rozproszony jest w stanie zaakceptować, jest jeszcze niższy. Czyli jeśli są za wysokie stawki, no to my póki co walczymy o to, żeby trochę intermodalu, czyli kontenerów w przewozach całopociągowych przyciągnąć, a żeby przyciągnąć przewozy rozproszone, no to tutaj te zachęty ekonomiczne musiałyby być jeszcze silniejsze, no bo tak naprawdę sens przewozów kolejowych jest taki, żeby jak najwięcej komasować w jeden pociąg, więc tak naprawdę na tym końcu, tu gdzie się robi te operacje rozproszone, ten koszt jest największy, bo każdy taki mały pociąg musi odprowadzić maszynista, wszędzie musi być lokomotywa,
więc no, te koszty rosną. Oczywiście koszty bez względu na te trasy, a dwa to, co mówił Jakub, no, koszty w porównaniu do transportu drogowego. Dwa, muszą być uproszczone operacje, czyli im bliżej końca łańcuchów logistycznych będzie kolej, im więcej będzie bocznic ogólnodostępnych albo placów ładunkowych, a przynajmniej jeszcze raz za Jakubem, bo wspólnie kiedyś o tym debatowaliśmy i wspólnie tworzyliśmy taki zarys strategii kolejowej 2040, hasło terminal czy punkt przeładunkowy w każdym powiecie, im więcej tego będzie, no to tym jest większa szansa na realizację takich przewozów rozproszonych. No jeśli będziemy mieli terminal w Małaszewiczach, Gdańsku, Kutnie, 4 pod Poznaniem i 1 w Pruszkowie koło Warszawy, no to jakby nie ma możliwości realizacji tego typu przewozów. Ale żeby to się zadziało, no to trzeba po pierwsze to całościowo zaplanować i to na wiele lat do przodu, bo oczywiście teoretycznie warunki ekonomiczne to sobie można zmienić w ciągu 10 minut jakąś tam ustawą, że teraz to będzie, drogi będą płaciły dużo, stawki dostępu do torów są darmowe, to po prostu wystarczy przestawić wajchę, mówiąc kolokwialnie, ale infrastruktury nie zbudujemy z dnia na dzień. Trwają wielkie programy modernizacyjne na polskiej sieci kolejowej i ciągle, nawet dzisiaj, są realizowane inwestycje, które nie dbają o tą przepustowość, nie budują tej elastyczności. Tory dodatkowe w stacjach są w ramach tych inwestycji likwidowane, tak jakby jedynym celem inwestycji kolejowych w infrastrukturę kolejową miało być prowadzenie pociągów przez PKP Intercity, które wymaga relatywnie małej elastyczności, idzie sobie szybko pomiędzy dużymi stacjami i zasadniczo nie zjeżdża na dodatkowe stacje. Nie ma tej perspektywy. No, znamienny jest przykład, który należy przywoływać jako po prostu absolutnie karygodną sprawę. To jest modernizacja linii do Gdańska, gdzie wycięto bardzo dużo stacji, gdzie zmniejszono elastyczność i w trakcie tej realizacji tej inwestycji jako ZNPK pisaliśmy do ministerstwa, no dlaczego tak się dzieje, że tutaj realizujecie coś, co będzie, no oczywiście będzie szybciej, ale będzie mniej elastycznie, dla przewozów towarowych to będzie gorzej, czy dla, również pamiętajmy o przewozach regionalnych, pasażerskich, które mają charakterystykę pracy dosyć zbliżoną do towarowych, jadą wolniej, częściej się zatrzymują, potrzebują tej infrastruktury. Odpowiedź padła, no tak, no teraz to robimy, ale w sumie studium wykonalności było zapłacone w latach 90., wtedy popyt na przewozy kolejowe spadał, no to robimy tak, jak zaplanowano w latach 90. No na Boga, no tyle mamy tych miliardów do wydania i my sobie sami strzelamy z serii z kalasznikowa w kolana, kostki, stopy, łydki i uda. No po co my to robimy? Przecież KPK, Krajowy Program Kolejowy i WUPiK, czyli ten poprzedni program kolejowy na perspektywę 7-13, to jest ponad 100 miliardów złotych. Za to można budować 4 lub 5 tysięcy kilometrów nowej linii kolejowych, a my no, ciągle robimy jakieś tam prace na linii, do końca wszyscy są w stanie się zorientować, co i gdzie się dzieje, no bo jak ktoś buduje nową ekspresówkę, to nagle wiadomo, że się odcinek otwiera i widać i wiadomo, ile tam się jedzie i co ona poprawia. Każdy sobie może na Google czy na jakiejś innej nawigacji przeliczyć, jaka to jest oszczędność czasu. Z liniami kolejowymi to tak coś się tam robi, odcinek po odcinku i w sumie nigdy nie wiadomo, czy to jest do końca skończone, czy nie jest skończone, czy to już było na dwóch torach, czy tylko na jednym, czy ze stacją, czy bez stacji. No tak to trochę smutno wygląda niestety. No. Dziękuję. Kolejne pytanie. To już ostatnie pytanie od naszych widzów, tym razem z Facebooka. Auta, choć coraz bardziej eko, potrzebują więcej przestrzeni niż kolej. Mało kto podnosi kwestię przestrzeni, która nie jest z gumy. Dlaczego, panowie sądzą? Michał Bejn lub Jakub Majewski. Powiem tak, że jeśli chodzi o transport towarowy na długie dystanse, to ta transport, popyt na przestrzeń w gałęzi transportu drogowego nie jest aż tak widoczny. To widać go w miastach, gdy mamy zwartą zabudowę, gdy ludzie dojeżdżają, setki, jeśli nie tysiące samochodów i to widać te korki. Natomiast w sytuacji
dróg ekspresowych, autostrad, tego transportu dalekobieżnego. Widać jedynie w sytuacjach, gdy się zdarzy jakiś wypadek, jak słynna czekolada, która się rozlała koło Słupcy i wówczas te tiry musiały gdzieś tam i osobówki omijać, a dwójkę, jak słynna sprawa spod Berlina, jak się ciężarówka wydobywana z Polski z pudełkami plastikowymi, które wiatr poroznosił, wywróciła i tak dalej, to wtedy widać rzeczywiście, że to jest problem, czy na przykład jak polski rząd nagle zamknął granice i się zrobiły, ze względu na koronawirusa, zrobiły się korki w Niemczech sięgające 60-70 km w głąb i Bundeswehra musiała głodnych polskich kierowców dokarmiać, to widać jakby tą skalę. Natomiast jeśli porównamy to z pociągiem, gdzie też powiedzmy jest lokomotywa, kontener przy kontenerze, to problem przestrzeni aż tak w dalekim dystansie nie jest widoczny. To jest bardzo widoczne w relacji transport publiczny czy kontra indywidualna motoryzacja w ruchu pasażerskim. W ruchu towarowym ten kontener, nieważne czy on jest załadowany na pociąg czy na ciężarówkę, ma mniej więcej podobne wymiary, ten ciągnik siodłowy też nie jest za długi, nawet jak on stoi, natomiast jak kontener stoi na wagonie, to też jakby ten wagon ma pewną jakby przestrzeń przed, czyli to łączenie, długość lokomotywy i odstępy między pociągami, odcinki linii i tak dalej. Więc ten akurat argument, mówię, nie jest w dalekobieżnym transporcie aż tak silny. Dziękuję. Mamy jeszcze jakieś pytania? Nie. Dobrze, to ja spytam, bo to się właściwie nie pojawiło, a wydaje mi się, że no jest jednak czymś, co rozgrzewało debatę publiczną przez ostatnie kilka miesięcy. I pytanie, czy to coś, czyli koronawirus, może mieć wpływ na zmianę układu sił, jeśli chodzi o kwestie polityki transportowej i jej kształtowania. Jak myślicie, panowie? Jakub Majewski może. Mnie się wydaje, że to trochę w dwóch wymiarach, bo z jednej strony okazuje się, że są jednak siły, zjawiska, nad którymi nie panujemy tak do końca w pełni i które mogą mocno zdezorganizować nasz współczesny świat. I w tym kontekście koronawirus może nie bezpośrednio, ale wszelkie zagrożenia zewnętrzne, w tym ekologiczne, trochę inaczej trzeba traktować. To może być jakiś element pokazujący, że taka monokultura w każdej dziedzinie jest w gruncie rzeczy niebezpieczna. Jeżeli w jakimś kraju, w tym przypadku w Chinach, produkcja staje ze względu na warunki właśnie epidemiczne, to się okazuje, że w tydzień później staje również w Europie, bo wszystkie łańcuchy logistyczne prowadzą w jednym kierunku i są zmonopolizowane przez bardzo dużych dostawców. Tak, straciliśmy pewną odporność systemu przez to, że on został wyżyłowany czy wyoptymalizowany do maksimum i przez to jest bardzo nietrwały. I w tym kontekście różne zagrożenia, czy to zdrowotne, czy ekologiczne, powinny być brane pod uwagę, czyli powinniśmy dublować różne sposoby działania, czy gałęzie gospodarki, w tym na przykład, jeżeli by się okazało, że transport drogowy z jakiegoś czasu, choćby okresowo jest niewydolny, to jeżeli zlikwidujemy kolej, czy nie wiem, czy lotnictwo, czy coś, to zostaniemy bez niczego, tak? W tym sensie zawsze ideą również europejską było to, żeby w tych korytarzach transportowych były co najmniej dwa środki transportu, które mogą w razie czego przejmować swoje role. I tutaj się okazuje, że kolej może być jakąś alternatywą, jeżeli nie wiodącym z przewoźnikiem, to przynajmniej tym uzupełniającym, który w razie czego może zadziałać. Natomiast z drugiej strony, zwłaszcza w przewozach pasażerskich, mamy do czynienia z takim odwracaniem się od wszelkich aktywności publicznych, tak? I to może zaważyć bardzo niekorzystnie na całym systemie transportu publicznego, bo okazuje się, że najbezpieczniejsi jesteśmy we własnym samochodzie, bo tam się nie zaróżnimy koronawirusem. Oczywiście, gdyby popatrzeć na to globalnie, to w gruncie rzeczy wszystko jedno, czy zginiemy dlatego, że zarazimy się koronawirusem, czy ktoś wjedzie w nasz samochód, bo będzie jechał po pijaku i nie będzie przestrzegał przepisów ruchu drogowego. Tak samo nie będziemy żyli, więc skutek tego typu działania jest
jest w sumie dokładnie taki sam, ale jednak ta świadomość tego, że wsiadając do samochodu ryzykujemy wielokrotnie bardziej, kilkudziesięciokrotnie bardziej niż wsiadając do pociągu, jest w społeczeństwie dosyć niska, więc mam wrażenie, że edukacja w tym zakresie, jakie są konsekwencje wyboru takiego bądź innego sposobu przemieszczania się, czy szerzej modelu mobilności w danym kraju, czy my nie możemy pójść piechotą, czy nie możemy pojechać rowerem, czy na pewno w ogóle musimy tak daleko się przemieszczać, czy nie ma innego wyjścia, nie ma innego pomysłu na spędzenie weekendu, jak polecenie samolotem do Barcelony i z powrotem, z czego z tego weekendu spędzimy większość czasu na lotniskach i w samolocie. Czy to na pewno jest coś, co jest efektywnym sposobem gospodarowania przestrzenią, środowiskiem, otoczeniem społecznym itd., itd. Mam nadzieję, że takie refleksje być może na bazie koronawirusa będą sprzyjać też bardziej racjonalnej i bardziej różnorodnej polityce w różnych dziedzinach, w tym w transporcie także. Dziękuję. Panowie, koronawirus, czy chcecie tutaj skomentować? Może krótkie słowo. Powiem tak, że w transporcie towarowym to rzeczywiście bezpośredniego wpływu pomiędzy właśnie takie sytuacje, jak nie wiem, to wspomniane przeze mnie nagłe zamknięcie granicy, ogromne problemy, to nie było jakby radykalnej zmiany. Jednakże przyszłościowo, również patrząc na globalną sytuację, widać pewien trend do skracania łańcuchów dostaw, tak? To znaczy pojawiają się głosy, czy rzeczywiście na powrót nie przenosić tej produkcji do Europy. I to wcześniej takie próby były podejmowane, chociażby ze względów technologicznych, nie wiem, firma Adidas stwierdziła, że robot uszyje taniej i lepiej te buty niż pracownik ze przysłowiową miskę ryżu, jakby to odwołać się do klasyka, robi to w Azji, to w tym momencie rzeczywiście te trendy zaczynają wracać. Wcześniej oczywiście mówiono, że to jest bardziej eksperyment, sprawdzenie technologii, możliwości, natomiast te trendy zaczynają wracać. Dziękuję. Michał Litwin? Czy na pewno ta sytuacja spowodowała to, że pojawia się przestrzeń na nową refleksję? No, wcześniej już mówiłem o tym raporcie Wiedeńskiego Instytutu, w kontekście tego, że no po COVID-zie pojawia się teraz no recovery plan i całe zagadnienie, jakie tutaj strumienie pieniędzy, na co skierować, żeby odbudowywać europejską gospodarkę. No i być może to będzie taki moment, w którym, biorąc pod uwagę też kontekst wspomnianych polityk zero emissions, tych Green Deal i wszystkich, być może to będzie taka kropka nad i, jeśli chodzi o te impulsy, które spowodują, że na kolej się postawi jeszcze mocniej i nie tylko deklaratywnie, ale w sposób, no powiedziałbym, taki całościowy, kompleksowy i z szansą na finalne wdrożenie rzeczywiście paneuropejskiego systemu logistyki opartego o sprawną kolej. Na wzór tego, co mamy, no, sieć dróg szybkiego ruchu. W niektórych krajach może nie aż tak szybkiego, ale tymi ciężarówkami spokojnie sobie można jeździć od Finlandii po Włochy, tam do Hiszpanii i znowu dalej potem do Rosji. Polscy kierowcy doskonale to robią. Więc w tym zakresie widzę taką dużą szansę na to, żeby ten COVID jest pewnym pretekstem do tego, żeby zmienić myślenie i być może zmienić politykę transportową w tej pięknej, która jest tak fajnie zadeklarowana, chociażby w tej Białej Księdze czy paru innych dokumentach, na to, żeby to się realnie zaczęło dziać. To po pierwsze. Czy te łańcuchy logistyczne będą skracane? To zobaczymy, bo to dopiero jest zbyt krótko, żeby o tym jeszcze to się nie zaczęło dziać, tylko przynajmniej nie na dużą skalę. Ja bym tu jeszcze nie mówił o trendzie, no mówi się o tym, że tak można by robić dopiero, no ale nie zapominajmy jeszcze ciągle o tym, że przez te 20 czy 30 lat, z jakich względów ta produkcja tam do tych Chin była przesuwana, czy do Azji, czy do Bangladeszu, czy zależy gdzie i o jakim towarze mówimy. I patrząc z punktu widzenia ekonomii, no to należy policzyć, ile
i na pewno takie kalkulacje będą dokonywane, ile korzyści przez te kilka dekad bez wirusa, a taniej produkcji społeczeństwa odniosły, ile zaoszczędziły, no a ile teraz było kosztów w jednym momencie. I nawet pewnie się jakoś to zamodeluje w sposób taki, że no a jeśli taka epidemia wybuchnie co 3 lata czy co 5 lat, ktoś sobie tam dobierze parametry, będą jakieś tam ekonomiczne stres testy na pewno robione, to dopiero wtedy będzie można odpowiedzieć i możni tego świata będą tutaj podejmować decyzje o tym, czy to politykę systematycznie jednak jakoś tu przybliżać, czy nie. Więcej tutaj będzie też miało do powiedzenia pewnie ewentualne, no takie już typowo geopolityczne, geostrategiczne sprawy, jak rywalizacja amerykańsko-chińska nakładająca się tutaj na te sprawy, które mamy w Europie, na sytuację z Rosją, na pewne problemy, które ma zachodnia Europa ze sobą. Więc tutaj też się będzie sporo działo i COVID jest tylko no, pretekstem do tego, żeby to wszystko uruchomić, przynajmniej jeśli chodzi o przewozy towarowe. No jeszcze dodam może o sytuacji, tak jedno zdanie, jeśli o COVID, to wspomnę, jak to w Polsce wygląda, jeśli chodzi o przewoźników towarowych, przynajmniej o tych, których zrzeszamy. Otóż bardzo różnie, w zależności od asortymentu, który wożą, bo niektóry asortyment no, po prostu staną, a inne asortymenty jeżdżą nie gorzej, jeśli porównujemy rok do roku. A ciekawostkę podam, jeden przewoźnik, którego zrzeszamy, gdzieś tam w marcu czy w kwietniu, zanotował spadek swoich obrotów o 70%. Natomiast no, głównym powodem nie było to, że spadł popyt, tylko to, że zostały wprowadzone regulacje, które umożliwiają podjęcie opieki nad dziećmi. Maszyniści zaczęli zgłaszać czasem, że to boją się nocować w hotelach, gdzie mogą się zarazić COVID-em. Pamiętajmy, że to w tym pierwszym okresie, tam w kwietniu czy w maju, w marcu, to no, wszyscy bardzo, o wiele mocniej, wydaje mi się, przeżywaliśmy sytuację epidemiologiczną i wielu z nas na pewno sprawdzało codziennie, jakie tam są liczby, jaki jest procent i jak to się zachowuje. No i tego typu problem się pojawił, a sam spadek, aczkolwiek w niektórych segmentach był duży, no bo rzeczywiście ta produkcja w Chinach stanęła, no to po prostu strumienie kontenerów przestały płynąć i w pewnym momencie to się zmniejszyło. Jeśli chodzi o węgiel, no to bez wpływu COVID-u, tylko wpływ ciepłej zimy. Także to jest bardzo zróżnicowana sytuacja, tak patrząc już w skali mikro tym razem. Dziękuję. I teraz to już ostatnie pytanie. Krótkie i prosiłbym też o krótką odpowiedź. Zaczynałem od wymiaru obywatelskiego i na nim skończę. Co marzyłoby Wam się, żeby obywatele robili na co dzień, żeby zmienić ten układ sił w polskiej polityce transportowej? Jaką aktywność obywatelską powinni nasi rodacy podejmować, żeby no, zmienić umeblowanie polskich głów, polskich decydentów? Jakub? Wszyscy zamilkli, bo to trudne pytanie oczywiście. Bo samymi postawami pewnie będzie ciężko przekonać. Zawsze takie próby kampanii czy petycji wydają mi się jednak dobrą drogą, natomiast należałoby być może trochę więcej rozmawiać o tym ze swoimi lokalnymi politykami, bo każdy zapytany, czy popiera kampanię Tiry na tory, zadeklaruje, o tym mówiliśmy, że popiera, tak? Ale jakbyśmy go tak zapytali, a jak głosował w konkretnej sprawie, prawda? Jak był podział środków na transport, to ile poszło na drogi, a ile poszło na kolej. Jakie jest zainteresowanie również na poziomie naszych lokalnych samorządów tematami kolejowymi, tematami w jakim stanie jest dworzec, ile pociągów dojeżdża na naszą stację, czy jest tam rampa, na której można rozładować wagony towarowe. To są takie pytania, których pewnie społeczeństwo nie zadaje, bo trudniej jest zrozumieć kolej niż transport drogowy, z którym obcujemy na co dzień, ale wydaje mi się, że one by też budowały wśród polityków pewną świadomość, że ktoś się tym tematem interesuje, więc warto się nim interesować. Ja powiem szczerze, że w tym chyba najnowszym Sejmie jest trochę więcej osób, które w ogóle zauważają transport publiczny czy transport kolejowy również, nie tylko jako miejsce, które ma być sposobem na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych, ale również jako system, który ma służyć obywatelom.
Ja powiem taką anegdotkę tutaj, bo kiedyś przeprowadziłem, dawno temu już dosyć, taki eksperyment. Stwierdziłem, ile potrzeba wysiłku, żeby zmienić rozkład jazdy pociągu. Wymyśliłem sobie losowy pociąg w Polsce i postanowiłem przesunąć go o 4 minuty. Zajęło mi to koło miesiąca, napisanie ze 2 listów, kilku maili i ten pociąg przesunięto o 4 minuty. My naprawdę mamy na to wpływ, tylko my w ogóle z tego wpływu nie korzystamy. My nie wierzymy, że jesteśmy w stanie tą kolej zmienić nawet małymi, drobnymi krokami. Oczywiście mam nadzieję, że nikomu nie zepsułem dojazdu do pracy czy do szkoły, przesuwając ten pociąg o 4 minuty, ale udowodniłem, że jest to możliwe i że to nie jest jednak taki kolos żelazny, którego nie da się w żaden sposób przepchnąć, tylko że jak będziemy próbować, to go będziemy zmieniać również w małej skali i małymi krokami, ale gdyby tych środowisk, tych ludzi, którzy się w to angażują, było więcej, to cały system by działał lepiej. Dziękuję. Michał Litwin? Nie jestem socjologiem, bardzo trudno mi się do tego odnieść. No widzę przede wszystkim po ludziach, po moich kolegach, znajomych, dosyć duże takie, nie tyle niezrozumienie, co przyjęcie takiej postawy, okej, no ta kolej za bardzo nie działa, mam samochód, jeżdżą autobusy, busy, latają samoloty. Ludzie nawet już nie za bardzo się czasem interesują tą koleją i no nie próbują się czegoś domagać. Korzystają z niej ci, którzy no, nawet czasem przez przypadek o niej wiedzą. Ja, może to nie było akurat tak wówczas robione w kategorii eksperymentu, tylko no, takiego właśnie oddolnego działania. Ja się wywodzę z Podkarpacia, jestem z Tarnobrzega i tam zauważyłem, że no, jeśli się pociąg w połączeniu do Warszawy pojawia, no to taki, który wyjeżdża o 7 rano, czy tam 8, przyjeżdża około 12 czy 13 do Warszawy, a z tej Warszawy wyjeżdża o 15, jedzie tam gdzieś w kierunku Przemyśla i przez to Podkarpacie całe. No i w pewnym momencie poznałem ludzi, którzy układają rozkłady jazdy w PKP Intercity, zacząłem im tłumaczyć i zaczęliśmy otwarte, fajne rozmowy, takie koleżeńskie, o tym, jak to można by poukładać. No to, co sobie tam gdzieś przy kawie gryzmoliliśmy na kartkach i rozpisywaliśmy, to oni zabrali do siebie i ułożyli taki rozkład wówczas najlepszy, jaki był w tym mieście przez wiele lat, bo 4 pary pociągów w cyklu co 4 godziny, jeden tam o 5, jeden o 9, o 13, o 17, w drugą stronę podobnie, więc można było pojechać na weekend w jedną lub drugą stronę, można było jednodniówkę załatwić w jednym lub drugim mieście. No to się wszystko składało. Ale potem, jak ja chciałem z tego pociągu skorzystać, to przyszedłem na peron w Tarnobrzegu, no i spotkałem jedną dziewczynę tylko. I to nie przy tym akurat pociągu, który był raczej tam na uzupełnienie obiegów o 13, tylko taki o 17, czy ostatni w dobie. I zacząłem rozmawiać, no się okazało, że no jej mama jest pracuje na kolei, to ona dzięki temu o tym wiedziała. A tak to ludzie nawet nie wiedzieli, że te pociągi są, chociaż ta oferta wówczas się zrobiła bardzo dobra. To nie jest odpowiedź na twoje pytanie, co ludzie powinni robić. No, w jakiś sposób powinni się teoretycznie zainteresować, ale to jest tak naprawdę no, rola też jakichś marketingów i informacji ze strony no, kolei, żeby dotrzeć, gdzie ona jest. Jeśli ta oferta czasem jest dobra, no to nie zawsze ona, mam wrażenie, dociera. To można robić oddolnie? No, bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. No. Chciałbym się powiedzieć, że ludzie, no, zainteresujcie się tym, ale to tak naprawdę, no jednak bardziej moim zdaniem piłka jest po stronie no, systemu kolejowego i po stronie oferty. Cała reszta no, to jest no, już ta część taka bardziej responsywna jak dla mnie. Okej, Michale, czy masz jakieś marzenie, czy jakąś rekomendację dla obywateli, co oni powinni robić, żeby zmienić układ sił w polskiej polityce transportowej? Na kolei, jak pracowałem, to było takie powiedzenie, że towar nie głosuje i to jest niestety prawda, że o ile jeszcze w przypadku pociągu pasażerskiego ludzie przechodzą, zaczynają tym lokalnym politykom czy politykom wysłanym do Warszawy coś tam przypominać, marudzić, domagać się, ci politycy uważają, że coś trzeba zrobić, to tyle taki rzeczywiście to jest trudne zagadnienie i to jest moim zdaniem
raczej, ja bym powiedział tak, że niestety to zagadnienie, ono jest dość mocno fachowe i oczywiście można się dopytywać, rzucać hasłowo, natomiast tak, to jest dość trudne, bo to równocześnie może być strefa przemysłowa, to kwestia jest, bo było pytanie jak jedno z wcześniejszych dotyczące przewozów rozproszonych, tego ich nie ma, bo nie ma już właściwie stacji, właściwie większość stacji się przerabia na przystanki kolejowe, nie ma bocznic, gdzie te dwa, trzy wagony odstawić i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które wymagają pewnej wiedzy branżowej i ona jest dość trudna i rzeczywiście tutaj rola jakby osoby, która jest spoza branży, chciałaby coś dobrego zrobić, jest, bym powiedział, obwarowana przede wszystkim wejściem w jakąś taką pewną, niestety specjalistyczną wiedzę. To nie jest właśnie pociąg pasażerski, gdzie można powiedzieć, że rzeczywiście, nie wiem, ja i wiele innych osób, nie wiem, jeździmy na studia do Krakowa, zajęcia są o 8:00, jeśli pociąg przyjeżdża 7:55, nie zdążymy, musimy przyjeżdżać, nie wiem, 7:30, to łatwo mówić na podstawie własnych doświadczeń, lobować. Natomiast w przypadku towarów rzeczywiście to jest bardzo, bardzo trudne i nawet jeśli byśmy chcieli zwracać uwagę na to corporate social responsibility, czy producent towarów deklaruje jakby niski ślad węglowy, wysyłkę koleją, to też jest na co dzień niestety bardzo, bardzo trudne. I to nie mniej warto, ale warto jednak na spotkaniach z politykami próbować chociażby im uświadomić, że jest problem, że dotyczący zwłaszcza małych miejscowości, przez których drogi krajowe czy wojewódzkie obciążone ruchem tirami przechodzą przez centra miasta, przez ryneczki i tak dalej, że obwodnica jest tylko połowicznym rozwiązaniem, potrzeba również rozwiązań systemowych. Super, dziękuję za te wypowiedzi. Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do naszej debaty. Ja przypomnę Państwa gościem i naszym Państwa gośćmi. I naszymi był Michał Bejm, Michał Litwin i Jakub Majewski. A całość debaty zorganizował Instytut Spraw Obywatelskich w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej prowadzonego dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję również państwu za pytania i za wysłuchanie. Cała debata będzie do odsłuchania na naszym kanale. Będziemy o tym informować w naszych mediach społecznościowych. Dziękuję i miłego dnia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.